W sumie, czy jest mi to naprawdę potrzebne? Czy ja tego chcę? Czy mi na tym zależy? Szczerze powiedziawszy, chyba już nie. W sumie walić te szczury, walić te klejnoty, w sensie nie klejnoty, tylko te. Jak się to nazywa? Wisiory? Ozdoby? Miałem mówić, że ta skrzynka jest chyba troszeczkę za mała na taki staw, ale w sumie, jak tak się jej teraz przeglądam, to w sumie jest taka w punkt. A to co? Okej. Okay. Dobra, czy coś tu jeszcze? Chyba nie. Bo ja tutaj słyszałem jakiegoś szczura chyba. Więc pewnie też zaraz jakiś quest ze szczurem się pojawi. Ale póki co mamy medaliony. A właściwie to gdzie one są rozrzucone? O, w dupę. No ciutes by się przydało cofnąć w takim razie, ale że naprawdę mi się chce bawić. Czy ja czuję potrzebę robienia tego teraz w tej chwili? To jest endgame. Czy ja naprawdę tego potrzebuję? Czy naprawdę tego chcę? Absolutnie nie, ale zmysł gracza każe mi to robić. Gdzie ja z tej strony nie mógłbym to zrobić? Chyba, że na dole jakoś. O których różowych mówimy? W sensie mówisz o tych diamencikach? No to mam ich 10. Ale ja i tak nic nie kupuję za bardzo od tego sprzedawcy. Ja to dam radę zestrzelić z tej perspektywy, czy... A tu jest! Bąk! Dobra, to gdzie jest ostatni? Czy ten ostatni nie będzie gdzieś na górze właśnie? Na przykład do zestrzelenia stąd? Chyba nie, nie, zaraz, on jest gdzieś niżej. Tylko... Tylko gdzie? Gdzieś na suficie było, ja go przegapiłem? Bo tutaj się nic nie świeci, więc on musi być chyba zdecydowanie niżej. Kurwa, wyżej, niżej? Nie mam kurwa zielonego pojęcia teraz. Może bardziej z tej perspektywy? A tu jest! Dobra. No to tutaj chyba już porozwalałem wszystko. Jak stoi z życiem w ogóle? Na fulla, okej, okay, dobra. Zróbmy reload tutaj, tutaj reloadu nie zrobię. Wbijam się z bara. Dobra, gdzie jest ten medalik? Gdzieś tam. Aha! Are you fucking kidding me?
Eno, halo! Zdychaj! No w dupę. Kolejny wypadł? Czy on po prostu eksplodował? Chyba po prostu eksplodował. Elo, elo, masi, masi, dzień dobry. Czy tu kolejny się zaraz jakiś wysra? Mam nadzieję, że nie. Belgia specimen transfer, repress work complete with all issue, bla 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 bla. Absolutnie nie chcę mi się czytać, kiedy to jest w języku angielskim. I bransoletę. Dobra, wait the fucking second, bo tutaj gdzieś powinien być ten medalik. Tylko że on powinien być gdzieś na górze, czy gdzieś na dole. Korci, żeby jednak jeszcze spróbować się rozejrzeć z tym jednym medalionem. Jak już kurna za nimi biegam, to przynajmniej żeby wybiegać do samego końca. Może gdzieś te perspektywy muszę go walnąć? Dla przykładu? Chyba, że tam będzie jakieś zejście niżej. Ale głowy sobie urżnąć imo nie dam. Ja dobra, chyba muszę tam po prostu iść dalej. Albo będzie zejście, albo nie będzie zejścia. Dobra, w dupie to mam. Jak się znajdzie ten medalik, to go zestrzelę. Jak nie, to fuck this shit. Dobra, nikuta nie ufam tej lokacji. Wygląda jak coś, gdzie miałoby się wysrać kilka tych regeneratorów. No właśnie, o tym mówiłem. Do budy, psie! Excuse me? No, mógłbyś to ładować szybciej, Leon, do jasnej kurwa cholery? 5 godzin reloadu. Nic nie widzę, nic nie widzę. Ciemno jak w dupiu się zrobiło. Jaką pełza śmiesznie. No kurwa, wiedziałem, że tym dostanę. No wiedziałem po prostu. Dobra, czy ja te drzwi otworzę? Nope. Dobra, zróbmy reload. W sumie nawet nie muszę. Gorzej, że powoli kończy mi się do tego amunicja. A ja nie lubię, jak mi się kończy do amunicja, do sprzętu. Łak! Kaj, żeś popełzał. Dziabnął mnie i spierdolił chuj. Albo nie? Chodź tu.
Tak się kończy kąsanie mnie. Ja ciebie też pokąsam. Na śmierć. No w dupę jego mać. Możesz zdechnąć? Permanentnie? No ten chyba nie zdechnie tak od razu. No kurwa mać, no! Jak on polos? Dobra, wiesz co? Chodź tu, dawaj łeb. A, kitram się. No, tym razem je dostałem, jak miło. Żółty diamencik, czy mi nie o to chodziło wcześniej? Co ja miałem tu zastąpić? Ten czerwony chyba. Ile mnie tutaj będzie wychodziło to? Wrzućmy dwa czerwone tutaj do tego. To mnie będzie wychodziło 26400, a jak wrzucę fioletowy? No to nie, to lepiej wrzucić po prostu to. Będzie bardziej worth it. Dobra, po co tutaj przylazłem? A po zasoby. Po zasoby, żem tu przylozu. Czy coś tutaj jeszcze jest? Czy ja czegoś nie przeoczyłem przypadkiem? Coś tutaj obok? Nope. I... Dzida! Leon Olipińczyk. Bieg na 2 kilometry. Zakończony przewrotem. Proszę państwa, Leon Kennedy zdobywa złoty medal. A także amunicję do karabinu. Me gusta. Dobra, Ziutek, dobrze, że tu jesteś. Nie to chciałem. Masz tak. Weź sobie bransoletkę, weź w końcu ode mnie tą koronę nieszczęsną, masz te 2 diamenty i masz również berło. Nie wiem, co będziesz z nim robił, ale baw się z tym dobrze. Good luck, have fun. Przy okazji, jakbyś tak był taki uprzejmy, to poprosiłbym, żebyś tak, naprawił mi kosik i napraw mi body armor. Czy ja bym chciał coś u ciebie ulepszyć, na przykład korzystając z okazji? Ulepszymy może sobie na maksa strzelbę. Brzmi jak plan. W sumie karabin również mógłbym dowalić. Do samego końca. Starting to get an idea of your tastes, friend. Okay. Zapisik bym poprosił, dziękuję, dzień dobry. Dobra, w twoją strzelnicę, stary, nie chcę mi się bawić, także wybacz mi. I co ja mam tutaj? Kto się wścieka? Gdzie? Skąd przyjdą? Ała kurwa, stąd przyjdą!
No robaka się nie spodziewałem, nie będę ukrywał. Oni się tam na górę skitrali, okej, dobra. W ogóle to wait. Czy na przykład sięgnę stąd? Leżeć głównie! O, roślinka. A! Proszę bez rakietnic mi tu. Ciemno jak w dupiu. A! Mierzą na mnie, mierzą na mnie, mierzą na mnie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Ale znuka. Dobra, ten leży. I ten również leży. Perfekto. A to jeszcze na górze jest. Bank. Jaka szkoda, hełmu nie pomógł. Jak bardzo mi nie przykro. A to pułapki jeszcze były. No dobrze, że poszedłem naokoło w takim razie. Weźmy sobie amunicję do shotguna. I tu gdzieś drabina również jest przy okazji. No temu już akurat hełm pomógł. No cóż, bywa i tak. Nie wszystko można załatwić nam One Punch Mana. Ile amo. Czuć, że zbliżamy się powoli do końca. W ogóle jaka ta mapa jest jebitna, ja pierdolę. Ale jak nie wiedziałem jak zestrzelić klejnot, znaczy ten ten medalion, to dalej nie wiem jak zestrzelić ten medalion. On jest gdzieś tam w cholerę. Na tej wieży zegarowej, dzwonniczej bardziej? Jest taka opcja. Tylko czy na przykład byłbym w stanie z tej perspektywy to dupnąć jakoś? Czy nie ma takiego wała? Możliwe, że musiałbym się cofnąć, ale już chyba nie mam jak to zrobić. Dobra, trudno się mówi. I w takim razie nie zrobimy tego questa. Płakać za nim specjalnie nie będę. Goście przez drzwi, im się te drzwi otworzyły. Dobra, po nogach. A, od tyłu mnie zachodzą. Chłopaki! Chłopaki! Chodźcie tu! Bliżej, bliżej, bliżej! Bliżej mówię, bliżej, jeszcze! No chodźcie, panowie! No chodźcie tu do mnie! Zapraszam! Dobra, aj! Close enough! Bąk! Chyba mnie zabiło! A to już tak. Zdechł? Zdechł. Jak pies. I bardzo dobrze. Płakać nikt za nim nie będzie. A na pewno nie ja. Co ja mam tutaj? Zdeczki na pewno mam tutaj. Excuse me, co tu popierdala?
A to popierdala, ja nie mam amunicji do shotguna. Okej, okay, do... A kurwa! One się tak pojawiają z dupy, że ja nie wiem jak się przygotować na nie. Czy ja mogę to rozbroić, czy chuj mi w dupę? Chyba chuj mi w dupę. W takim razie... Bąk! Można i tak. Ileż amunicji, Jezus Maria, dziękuję, jak ja to lubię. Dobra, zróbmy sobie reload taktyczny tym razem. Żebym się nie obudził z ręką w nocniku. A pewnie i tak się tak stanie. Jezus Maria, ale go szybko poskładałem. Leżeć! Czy on przeżył strzał shotguna w głowę? No co za shit! A w dupę. Proszę mi nie przeszkadzać, robalu przebrzydły, bo go tutaj widziałem. Bąk! A ciebie załatwimy już po klasycznie, wydaje mi się. Czyli kola na minery. O w dupę, o w dupę! Kurwo! Ten jak spadł gdzieś na dół. Chłopaki, serio? Ile was tutaj do cholery jasnej? Leon, kurwa jego mać. Czy ja bym się chciał teraz podleczyć? Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie. Nie jestem chyba aż tak źle ze zdrowiem w chwili obecnej. Tak więc wydaje mi się, że jeszcze powinienem dać radę sobie z tym poradzić. Czy mam jakiś losowo zielony krzak? Nope. A, dwóch czerwonych nie połączę ze sobą. Okej, okay, dobra. Kaj ja jestem. Amination, dziękuję. To nic nie zbiorę, tego nie chcę rozwalać. Dobra, jak ja będę miał potencjalnie wyminąć tą wieżyczkę? To jest w sumie dobre pytanie i chyba się nawet domyślam. Najpewniej trzeba przejść przez drzwi, którymi przylasł El Prosiako. El, dokładnie. I czy coś tutaj ewentualnie leży ciekawego, fajnego, przyjemnego, wartościowego? Gunpowder, spoko, zawsze coś. Mógłbym sobie zrobić amunicję do shotguna w sumie. Nie byłby to taki głupi pomysł. Lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, czy coś tutaj jeszcze do zebrania? Nope. Zmieńmy pozycję wieżyczki. I taktyczny backtracking, again. Czemu ta wieżyczka jest ustawiona w taki sposób? Nie wiem, ale przynajmniej teraz potencjalnie mam plecy. To mi wygląda jak miejsce, w którym coś mogłoby jeszcze być. Tutaj jednak nie ma. A tutaj? Też nie ma.
No koniec to jeszcze nie jest, tego co widzę, bo tu jeszcze są ze trzy skarby do skarnięcia. Ashley! I co, trap? Jak jasna cholera. Wiedziałem. I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bone, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. All blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be so. Dzięki, Edo. O, jak miło z jej strony. Dzięki wielkie, Dziołcha. A nawet mapę nie mogę teraz otworzyć. Kuśtykamy w taki sposób, że aż mi się God of War 2 kojarzy. O, cudownie, jeszcze jakieś wizje teraz mamy. Tylko tego nam brakowało. Nazwy to ja się nie pisałem. Leon, i po co było jeść te grzyby? A mówili ci, Leon, nie jedz grzybów na misji. Źle się to skończy. Ale jak zwykle, Leon wie lepiej. Aż się wdupił na całego. Nie, tu kurwa ledwo cokolwiek widzę, pomocy. Leon, otrząśnij się z tego, stary. Wyżygaj to. Ej, on, op, op, na nogi. Nie czas na odpoczynek. Jesteśmy zbyt blisko, aby się poddać. To dopiero początek twojej przygody, mój drogi. Ej, jak miło, to się światła powłączały. Mam nadzieję, że to nie będzie minigierki na zasadzie Dead Space'a dwójki, gdzie trzeba było wymierzyć Izakowi po prostu igłę idealnie w środek oka, żeby go nie zabić.
Co to właściwie jest? Jestem ciekawy, co to jest za rodzaj maszyny, na jakiej zasadzie ona miałaby konkretnie działać. I światło zgasło. Światło zgasło, w dupie trzasło, jak to mawiają. No siema, no dzień dobry, no witam. No tak szybko ciocha się mnie nie pozbędziesz. A w porządku, powoli i do przodu. Kończymy Residenta 4 za chwilę. A przynajmniej podstawkę, bo jeszcze na dodatek czeka. Jeszcze nie wiem, znaczy po podstawce będziemy jeszcze dodatek dogrywali, a po dodatku nie wiem, albo będzie Nier Replicant. Czyli taki remake, remaster oryginalnego tego Nira sprzed XX lat. Albo Ben 10 na PS2. Yeah. We're alive. Thanks to him. A Subnautiki raczej prędko nie będzie, no chyba, że prędzej czy później się pojawi na Epiku za darmo. Bo szczerze powiedziawszy, nie jest to gra, za którą byłbym skłonny zapłacić, jak to be fair.